Służba polega głównie tutaj na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Hajnówki, jak i miejscowości pobocznych. Główne nasze zadania są tutaj na wykrywaniu nielegalnych przewoźników, którzy przewożą migrantów w pojazdach. Ściśle współpracujemy ze Strażą Graniczną. Jeżeli dochodzi do zatrzymania takiego kuriera, który porusza się tutaj drogami krajowymi lub tutaj pobocznymi lub w lesie, wówczas na miejsce wzywana jest Straż Graniczna, gdzie emigranci są im przekazywani. Wspólnie odpieraliśmy ataki i prowokacje ze strony migrantów, nie dopuszczając do nielegalnego przekroczenia granicy.